Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korl i zapraszam do kolejnych przygód w grze Horizon Zero Dawn. No tak. Trochę się cofnęliśmy w naszej podróży do miejsca, gdzie ostatnio nie udało się zdobyć Wielkogłowa. Tym razem poszło zdecydowanie łatwiej. No i dzisiaj też sobie wykonamy parę zadań pobocznych. Może nie typowo misji pobocznych, a zadań, które mogłyby nam pomóc w niedalekiej przyszłości dużo łatwiej się tu poruszać czy rozmawiać ze zwierzętami. Więc na początek lecimy w kierunku Katowic. Katowice gdzieś... O, tam są. To my chcemy. Sygnał żyrafa. Ten żyraf musi wysyłać sygnał. Nie możemy tam podskoczyć. Cześć, czujka. Chociaż czujka też by się przydała, no ale to nie czas na takie głupoty. Drutów nam brakuje, dlatego ta czujka... Muszę dostać się na głowę żyrafa. Byłaby całkiem potrzebna. Czekaj, coś tu leży? Tu jakiś chwast leży. Tego nie widzieliśmy. Niczego nie dosiadaj, no koleżanko, czekaj. Mamy dwie czujki. Ty, zostaw nam ją. Czujka jeden. To jest więcej czujek, ale nim podejdą. Metalowe coś. Tamto chyba, mam nadzieję, że... Ty, kumplu, miałeś nam pomóc z tym walczyć. Dobra. Jest spokój. Macie druty? Też nie mają drutów. Taka z nimi robota. O, cześć, szliśmy do ciebie właśnie. No. Góra do Mahometa, tak dalej. Mahomet przyszedł do góry, ale żeby cokolwiek... Oj. Muszę to jakoś przetrwać. Żeby cokolwiek tutaj zdziałać z żyrafem, musimy znaleźć jakiś sposób, żeby z góry tam wejść. To się robi bardzo niebezpiecznie. Tam forfiter jakiś do nas syczy. Tu coś lata. Dziadostwo, dziób, odporność. W sumie dobrze by było w takim razie wykorzystać ogniste strzały, skoro to takie lodowe, to Pokémon lodowy, to my ogniem do niego. Tylko, że kompletnie go nie widać tutaj za tych krzaków. On wykorzystuje swoje możliwości wysokości. Dobra. Ty Bizon, weź się tutaj jakoś bardziej zainteresuj tym, co się dzieje. Poszukamy sobie miejsca, z którego można by było dosiąść naszego żyrafa. On gdzieś tędy chyba chodzi sobie. Tak to przynajmniej wygląda, wydeptane. Tu jest taka pierwsza góra, jakby z pewnymi możliwościami, ale nie będzie łatwo się na nią wspiąć, więc raczej odpada. I chyba potrzebne nam jest coś wyższego. Więc zwiedzamy pobocznie. O, coś wysokiego tam widać w oddali, ale nie wiem, czy to wystarczy. Czekaj. Już przyzwyczajony jestem, że my mamy to wszystko zdominowane w okolicy, a to tak miło nie jest. Okej, jak się kumple nie spojrzą. No tak. Nasza tutaj... Już dobrze, tylko nie kop. Burza, w której mogliśmy sobie w ukryciu chodzić, zniknęła. Wiedziała kiedy. Dobra, i wy się tu nami nie interesujcie, my się wami nie interesujemy, dogadamy się. Którędy ten żyraf może jeszcze biegać? No to są te wielkie stwory. Mam nadzieję, że niebawem wejdzie w grę też i możliwość ich dominacji. A my, no nie wiem, czy z tamtego, czy tam już nie będzie chodził kolejny żyraf? No nie, bo... Pole chodzenia naszego żyrafa jest gdzieś tutaj. On co prawda się przemieszcza, ale musimy skręcić jednak przez tę rzekę i poszukać czegoś z drugiej strony. Ale tutaj mamy safari. No pełno tego wszędzie chodzi. Mam nadzieję, że to nie są... Wyraskam się z tego. Szybkie zwierzęta. Czym się przejmujesz, koleżanko? To szybkie nie może być. Tylko gdzie ten żyraf nam uciekł? Tej wielkogłowy, wielkoszyi, długoszyi. Nie widzimy go. Jest, tutaj chodzi. Pięknie oznaczone. Miedziowa dal. Ale dalej, jak będę sprzedali, nie znamy miejsca, z którego można by było dosiąść tego żyrafa. Więc myślę, że zobaczymy się już w odpowiednim punkcie. Tu coś leży, czekaj. Czekaj, tak. Nie leć za daleko. Podniesiemy już sobie, jak już jesteśmy, to niech będzie do kolekcji. Mam pewną koncepcję, jak dosiąść tego żyrafa. Jednak nie są takie wysokie, jakby się mogło wydawać. Nie przejmuj się, kumplu. O, i udało się. No to okay. Da radę. Czas się wspiąć na głowę. A, tylko każde wygląda nieco inaczej, bo myślałem, że będzie łatwiej. A to nie dość, że musimy zawsze znaleźć miejsce, z którego możemy do niego doskoczyć. To jeszcze trzeba tak nieco inaczej rozpracować wchodzenie na górę. Okej, ale dopóki się jakoś tutaj mocno nie rusza, nie denerwuje, to idzie to całkiem sympatycznie. Bach! No i kolego,
Lecimy. Jak miło. Tak, mam je. Dobra impreza z takim fokusem, jak się załatwi żyrafa. No nic, lecimy na dół. To pierwsza misja poboczna załatwiona w gruncie rzeczy. Czas na drugą. Ło! Od razu jak jesteśmy w okolicy, przejmiemy sobie nowego kumpla. Gdzieś tam stary biega, no ale cóż tam. Cóż, chodź. A, ty się znasz. No też w ogóle pięknie. No to znaleźliśmy starego. Tam coś rzadkiego? A, nieistotne. Lecimy w takim razie w nieco inne okolice. O, ładnie nam odsłonił mapę. A mianowicie tutaj. Jeżeli dobrze byśmy zeszli na południe, to jesteśmy w stanie nawet całkiem szybko tam nakręcić. Jeszcze za dnia, ale tutaj jak jest kup handlowców. Będzie trzeba skoczyć też. Jeszcze coś, a bo to nasz południk. Na zachodzie. No cóż, czyli tak, w dół. No i skręcimy w lewo, będzie dobrze. Czyli lecimy dopóki jasno. Więc i mam nadzieję, że nasza dominacja była Sigma. Teraz będzie Pi i Sigma. Okej. Ktoś w ogóle kojarzy Pi i Sigma? Oby tak. No kusi, żeby wejść na te fajne, wysokie obiekty, ale to innym razem. Dobra, my tu musimy zakręcić. No właśnie, wyłączyłem... O! A to ten tak potrafi zejść na ziemi, jeszcze te kałasować. One wszystkie tu są na ziemi. Dobra, to my tak trochę obejdziemy bardziej dookoła. Leczniczych roślin nie zbieram, bo liczę na to, że znajdziemy w kotle grzyby. Bardzo smakowite. No i teraz... Właśnie. Wybiły mnie trochę z koncepcji. A, już pamiętam. Usunąłem te znaczniki, które mija się po drodze. Bo ten cały GPS, bo więcej żartów z niego było, aniżeli pożytku. Więc tak, żeby tu się nie śmiać z twórców tego systemu naprowadzania, to sobie o, zrobiliśmy taki własny. Po prostu jeden kierunek, ostateczny punkt i szukamy najkrótszej drogi. No i można fajnie biegać. Pojęcia nie mam, co to było. Chyba jakiś zwierz trawił. Obiadek. Oby, tak. Choć nie brzmiało to zbyt dobrze. Fokus pokazuje, że w okolicy jest sygnał. My nawet bez fokusa to wiemy. Dobra, tylko jak się tam przebić? Tak jest, tak. Przypuszczam, że tutaj objechać to wszystko dookoła. No, misje poboczne mają ten urok, że możemy sobie pojeździć z kąta w kąt. Chyba to nie będzie spory problem. Czekaj, 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 kumplu. Tylko za daleko nie leć, bo sobie możemy też zapisać. Jednak warto mieć na całej mapie punkty szybkiej podróży. Jakby, a nóż przydało się tutaj kiedyś jeszcze, czy byłaby taka potrzeba, żeby tu wskoczyć. No, daleko nie pobiegliśmy. Okej, skrzynia z nagrodami. No czemu okruchy, jak potrzebujemy okablowanie, druty. O, moment. Nie tyle. Konfident chciał nas zdradzić. Najgorzej, że tutaj chyba coś większego pilnuje tego miejsca. Oj, spójrz się. Kamera, uśmiech. No spokojnie, i pięknie. Spokojnie. Spokojnie. Uśmiech. Mam wrażenie. Nie, tam też tylko czujka chodzi. Albo aż czujka. I wszystko? Chyba wszystko. No to pozbieramy. Te korzenie, na coś... O, jest drut, bardzo dobrze. Na coś pewnie je możemy zużyć. W ogóle mamy tutaj pułapki, no warto by było kiedyś zacząć z nich korzystać też, tak. Zmienić nasz strój, zmienić nieco broń, gdzieś ta proca była w tym wszystkim. Więc na spokojnie jak się dorobimy, a mam nadzieję, że po dzisiejszej wyprawie w te okolice się dorobimy. Aha. I pojawia się problem. Powinniśmy tu być, ale z drugiej strony. Sezamie, otwórz się. Chyba nie działa. Przejdziemy dookoła. Nie mam koncepcji, jak tam się dostać. Chyba, że to jest wyjście. Żadnego bezpiecznego zejścia na dół nie ma. Bez pomostu ani róż. No chyba, że to jeszcze nie jest etap, na którym powinniśmy tutaj wejść. W sumie nie obadałem tych znaczków.
Spróbujemy jeszcze gdzieś zeskoczyć. Masz możliwość zejścia półkę niżej? Nic takiego tam. Idziemy na tamtą stronę. Spróbujemy w ten sposób. Bo też nie sprawdziłem, jak te znaczki są po kolei oznaczone, bo może to nie jest kolejny. Dobra, jest tu coś. To raczej wygląda, jakbyśmy... Oho, znajdź wejście. No tak, wejście może jest. Ale jak tam wskoczyć? Pęte niewielkie maszyny. A samouczek? A co nam samouczek teraz się odpalił? No dobra, nieistotne. Lecimy niżej. Może znajdziemy jakieś wejście od zaplecza, gdzie niepotrzebne są te całe... W tej rurze znajduje się jakiś płyn. W tej? Zobaczymy. Dobra. O, robi się fajnie. Tylko nadal mam wrażenie, że ten... Chociaż nie, bo... Tędy byśmy nie wyszli w gruncie rzeczy, więc raczej przez... O, co to było? Przez tę bramę sobie wrócimy górą. A teraz chodzimy wypełnić drugi cel naszej dzisiejszej misji, w sumie pierwszy główny. Czy my musimy tak po tych półkach skakać, żeby było bezpiecznie, czy... Raczej byśmy się nie połamali. Trochę pozbieram. Grzybów nie ma, ale to... Wygląda na to, że nie tylko ja szukałam wejścia. Jaka szkoda. Dzisiaj na ziołach polecimy. Leczniczych oczywiście. Teraz mam dylemat. Prawo, lewo, prawo, lewo. Chyba tam. Ponieważ kolega sprawdził to. Jak się nie schodzi po półce, to tak później jest. Mam nadzieję, że to tylko im się źle skoczyło, a nie, że to jakiś groźny przeciwnik. No właśnie, bo oprócz tych wszystkich bajerów... O, są nasze grzybki. Oprócz tych wszystkich bajerów jeszcze są wzmocnione strzały elektryczne. Najszybsza droga na dół. Oni też byli ciekawi. Ale ja jestem lepiej przygotowana. Mam nadzieję. Ale my jesteśmy ciekawsi. Okej, okay, dominujemy, wchodzimy, lecimy. No i najbardziej zastanawiające jest to, jaki przeciwnik nas na końcu czeka. No. Wow, już? Czerwone światło, to co, nie możemy iść? Dziwne urządzenie. Ciekawe, co robi. My wiemy, jakie możemy wykorzystać, tylko czekaj. Czy jak się tu chwycimy, możemy przelecieć na dół, czy trzeba raczej włączyć jakieś turbo doładowanie? I spróbować przejść górą? Chyba tak lepiej. Nie wiem, co tam na dole było słychać. No to fajnie, właśnie też mnie zastanawia opcja. Czekaj. O. Czy te kotły się jakoś mocno będą różnić między sobą? Znów ten odgłos. No maszyna. Leżanko pracuje. Fokus coś pokazuje? Nie bardzo. Idziemy. Ale jednak stworzyli różne wersje. Mam nadzieję przynajmniej. Sporo. Jest... O, okruchy metalu 186. No to chociażby dla tego faktu warto wchodzić do takich miejsc. No bo niestety wszystko kosztuje naprawdę drogo. Sam jeden drut, 5 okruchów metalu. Bo chciałem zakupić całą masę, okazało się, że to... Ło, panie! Bez okruchów nie podchodź. A jakiś strój czy coś, to już w ogóle. Nie stać nas. A trzeba by było w końcu zmienić. Na coś bardziej trendy. Dobra. Muszę znaleźć drogę przez tę skorupę. Znowu? Ale dopóki jesteśmy u góry... O! Dopóki byliśmy u góry... Czekaj, ty się nie patrzysz na nas, to sobie tu. Widujemy to wszystko, co tu jest. Bach. O, cześć! Ale się zdziwił. Jak to nie weszło? Czasami siebie negatywnie zaskakuje. Dobra, to chyba wszystko. O, i drut razy... O, albo i nie wszystko. Niszczyciel. No dobra. Wygląda jak piłoząb, tylko ciężko uzbrojony. No, świetnie. Czyli zakładając, że takie dziadostwo sobie tu chodzi po okolicy, to co musi być robione przez maszyny? Podatność na ogień, na zamrażanie, jak rozumiem, i na kruszenie. No dobra, dobrze wiedzieć, nic nie zdziałamy. Turbina obrotowa, okej. Jakby go tu ominąć, bo raczej nie jesteśmy gotowi do walki. Moglibyśmy golinami jeszcze tam jakoś. Dobra, nie mamy wyboru. Kusi kolor. Nie, tędy nie przejdziemy, ale jakby się tu chwycić,
To była chyba droga na skróty trochę. Zamiast się męczyć, naskakać dookoła, to... Ale to czekaj, a gdzie my jedziemy? A, już widzę to. Już to czuję. Pięknie zgrane, o. O ile nie przejdziemy zaraz koło jakichś maszyn. Chyba dalej, i tak drogi nie ma, pójść koleżanko. Tam kopiąca brama. Dobra, ale ominęliśmy spory problem. Naprawdę spory. Teraz tak, jak z linami stoimy, wytwórz od razu. Tak, bo to jest chyba nasza główna linia obrony, te liny. Główna linia obrony, tak to by można było nazwać. Dobra, niszczyciel. I spoko. Dopóki nie zlecimy na dół, nie powinno być tak źle. Jakby tak przejść tutaj po tej obudowie, nie dałoby rady? Nie chce mi się tam kręcić. Nie, niestety. Nie szczytujemy tego. No dobra. Nie, tu chyba nie warto przyspieszać. Dobra, puszczamy, puszczamy. O, i jest. I lecimy dalej. Tylko cicho i spokojnie. I co? Dobra, lecimy. Zastanawiam mnie, jakby wejść już do takiego najtrudniejszego kotła zaraz na początku gry, czy my dostaniemy wtedy... To powinno zadziałać. Dominację wszystkich zwierząt, bo może... Kocioł ro. Bo może niepotrzebnie się męczę, żeby to tak jakoś tutaj wszystko rozegrać, ograć. Od razu trzeba było wejść na finałowy kocioł. Odblokować sobie wszystko naraz. Dobra. Jest jakaś droga, ale... Chyba się otworzy nam zaraz. Mam nadzieję. Uuu, turkus. Maskowanie. Jak rozumiem, to pozwala nam się nieco lepiej ukryć. Ale te drogi są zamknięte, ma droga. No i to ja rozumiem, panie. Wieś na narodowy. Najkrótszą trasą. Tak to. Okej, chyba możemy już sobie powoli tutaj schodzić i szukać rozwiązania na kolejne problemy. Przypuszczam, mamy się tego chwycić. I gdzie dalej? Bardzo to widzę. Przejechać. Koleżanko, palce razem. Nie działa. Czyli tak. Ta opcja odpada. Przeskoczyć tu na drugą stronę też tego za bardzo nie widzę. Chociaż jakby wziąć dobrze rozpęd. Można by było skakać z bolca na bolec. Ale to też nie za bardzo może zadziałać, bo tam co drugi bolec jest przerwa. Tak. Koleżanka będzie... Dobra, no nie, no głupio wyszło, koleżanko, że z bolca na bolec, nie o to mi chodziło, nie. Tak nie da rady. Musimy chyba wziąć rozpęd. I wio, da radę bez wykorzystania maszyn. Da radę. Możemy lecieć dalej. I siup. Pytanie, jakie problemy jeszcze nas tu czekają. Na pewno czujek. Cała masa zaraz się to... O, właśnie. No z przyczujkach. Ty... Koleżanko, jedna z nielicznych przedstawicielek rasy, że... Noż ty, łobuzico! Aha, chyba się zdenerwowała. To tyle. Mamy lek na nerwy. Taki jak one. Pytanie, czy to była... No to nie mogła być jedyna czujka. Bez przesady. Ty, spadła nam? Noś ty. Dobra, chyba spadła. Mamy tam kolejną. Mieliśmy. I ta już czuje zagrożenie. Czuje, co się święci. O, otóż to. Chyba się widzi. Widzieliśmy. Wszystko? Jeszcze jakby było wszystko. Lecimy jakieś skrzynki z nagrodami czy coś. Po to tu przyszliśmy. A nie przyszliśmy tu na grzyby, na opieńki rosnące po tych tu metalowych ścianach. Nigdy nie wiadomo, kiedy się przydadzą. Oho. Czy jest sens schodzić na dół? Mam wrażenie, że tam coś jakby się miało dziać, odbywać. Wielka brama. A z drugiej strony to chyba było tylko takie przejście. Niestety. Ale co drut sobie wzięliśmy, to nasze. Nie, jest skrzynia. Magiczna skrzynia. Prosimy o dużo okruchów. 31. Mogło być. Ty! A ty skąd wiesz, że to nie jest jakiś kwas albo borygo? Tak sobie wskoczyła. Teraz znajdź wyjście. A. To było orzeźwiające. Dobra, idziemy na górę. Nie ma się co bawić do głupotami. A może jest?
Bo tak naprawdę to mieliśmy tu wejść. No i pięknie. Tylko w takim razie, gdzie prowadziła droga górą? A nie istotne. Może kolejna skrzynka. To nie jest, mam nadzieję, coś do walki. Czekaj, czujka, chodź. Maszyny zbierają z dziczy płomień i przynoszą tutaj. Zupełnie jak krew w żyłach. Więc kocioł działa na samej esencji życia. Taka jakaś dziwna ta czujka tam w oddali chodzi. Taka zmutowana jakby trochę. Pytanie, czy... Tak byśmy... O, słyszymy. No właśnie. O! Ty. Bez oka. Tylko bardziej mnie zastanawia to coś dużego, co tu chodziło w okolicy. A czy to jest czujka? Długonóg. To właśnie nie wyglądało na czujkę. Nie wiem, w jaki sposób z długonogiem się walczy tu. Czy to bezpieczne? Albo wiemy jak, przecież notes, bestiariusz, katalog motion, tak, co sobie to wybieramy? Długonóg, gdzieś ty jest. Jest dług, a bo to jest to latające dziadostwo. Korpus, twarda zewnętrzna skorupa, porażenie, nie mamy nic na porażenie. Wszystko może walić w worek na powietrze i zniszczenie wyłącza dźwiękowy atak. Okej, okay. Szarpanie, zniszczenie wyłącza zdolność wezwania posiłków? Nie, no jak? Posiłki jeszcze, mam nadzieję, że nie tutaj. Trafienie tego, pozyskać iskrzak to mniej interesujące i zestrzelenie tego elementu, aby zebrać cenne przedmioty. Dobra. Echownik, rzeczywiście sporo tego tu jest, ale chyba lepiej by było ominąć problemy, ale żeby tego dokonać... Dobra, nie zlikwidujemy chyba tej czujki. A może zlikwidujemy? Cześć czujkę! Czko! A, już widzę, na czym polega problem, że to nie jest jedyny długonóg w okolicy. No i teraz mam dylemat, bo jeżeli ich nie zlikwidujemy, to chyba próżno odpalać maszynę, bo nie wiadomo, czy nie wyjdzie znowu więcej stworów. Pozostawić to tu? Problem. A jak działają pułapki w takim razie? Przyjmy tu położymy. Tu będzie dobrze. Jak długo nóg sobie wejdzie, to będzie dobrze. Nie wiem, czy się zmieści. Tam też coś jest? Jeszcze nie. Dobra, kolejna czujka, długonóg. Długonóg. I to chyba wszystko, jeżeli chodzi o problemy w okolicy. Jakby dobrze do tego podejść, to jesteśmy w stanie na trasie tych długonogów i różnych zwierząt porozstawiać pułapki i zobaczyć, jak one działają. Czyli tak, czekaj, gdzie ten długonóg chodził? Czy górą, czy dołem? Żeby czasem nie spotkać się oko w oko, noga w nogę z tym część. Pułapka rozstawiona. To czekamy. Aha, no to chyba po robocie, jeżeli chodzi o pułapki tego typu rzeczy. To tak, alarmu już nie będzie. Dobra, nie jest tak źle. O, brak amunicji. To z czego ty chcesz wystrzelić, koleżanko? Tak, bez amunicji? Daleko nie zajedziemy. Dobra, jeden problem z głowy. Chodźcie, tu są pułapki dla was. Mam nadzieję, że... Okej. Pułapka działa. Całkiem nieźle. No to bicie ptak... Długonoga. Już niekoniecznie. Dobra, ale już wiemy, jak z nimi tu walczyć. Mam nadzieję, że uda nam się gdzieś tu schować. Nie mam ambitnie podejść do problemu. Oj, czaj, tu była pułapka dla ciebie. W sumie O, chyba zauważył. Ile my tu w ogóle mamy tych długonogów? Mam nadzieję... Znaczy, mam wrażenie, że nieco więcej niż się spodziewałem. Mam też nadzieję, że to było podatne na ogień. Już nie pamiętam na co. Na pewno na prąd. Więc jak na prąd, to na pewno przyda się też i to po drodze. Ale to jest... Dobrze, że nie robi jakiejś wielkiej krzywdy wyjątkowo. Ale nie oznacza to, że nie ma problemu z tym dziadem. Dobra, kałak, szybko. Bach, oko. Jednego nie ma. To jest też bardzo dobra metoda do walki z potworami. No, koleżanko, żebyś nas tu nie zdmuchnęła zaraz, tak, tymi puckami. O, o, dobra. No to bach, do wody. Powinno być bezpieczniej. Tak, udało się drugiego długonoga. Zrezygnował z walki na moment, ale już do nas wrócił. Okej, może jakaś pułapka na niego. Zaczynają mi się podobać te pułapki. O, a coś takiego widzieliśmy na drodze. Chodź. Niedobrze. No nawet niedobrze. Nie zauważy, że go atakuje. Nawet nie zauważy, że mam... To co w tym niedobrego, tak? Trochę nie rozumiem. No dobra. No to... Oj.
No i tyle. Ale coś takiego widzieliśmy ostatnio na drodze. No cóż. W takim razie sobie powalczymy z tym wielkim stworem. Na pułapki, nie pułapki. Mam nadzieję, może się okazać, że cała walka to było właśnie to, co teraz, to przy tym momencie mieliśmy. Teraz tak, musimy dostać się na górę, to znamy. Sporo tu takich elementów otoczenia, które można wykorzystać podczas ucieczki. Albo żeby przedostać się na drugą stronę, bo okazuje się, że to chyba wcale takie proste nie będzie, że o, siup sobie tu przeskocz i jesteśmy. Zobaczymy, zwiedzanie na spokojnie okolice, ale mam wrażenie, że tam było przejście. Cześć Bracho, znaleźliśmy razem drogę, nawet nie trzeba specjalnie kombinować, trzeba było podejść po prostu z drugiej strony. Bach, jednocześnie mamy czujkę. Zawsze raźniej z kimś tutaj, bo nie wiadomo co nas czeka. Raczej liczę na jakiegoś bossa. Ładowanie dominacji, ja już rozumiem, czyli to nie jest tak, że można sobie dominować, dominować i dominować, tylko trzeba dać chwilę spokoju czasem. O, szkoda czujko, w sumie mogliśmy się dogadać, rzeczywiście zrobić armię czujek do walki i na przyszłość pomyślimy o czymś takim. Choć to oczywiście też nie jest jakoś wyjątkowo proste, bo znowu zdominowana czujka mogłaby zdradzić nasze położenie. I co z tym? Może sobie odpalimy misję kocioł Ro i będziemy widzieć, co mamy zrobić. Znajdź drogę przez komorę przetwórni płomienia. Czyli droga jest gdzieś tam. A, już rozumiem. Czyli to jeszcze nie jest koniec naszej podróży, tylko sobie odpaliliśmy. Mowy nie ma, żebym zdołała pokonać tak wielką maszynę. Mam wrażenie, że nasza znajoma widzi coś więcej niż my. Niestety. Okej, uwierz w siebie. Uwierz w siebie. Chyba, że zaraz zobaczymy tę maszynę. Może żyrafy tu tworzą. Czy żyrafa? W sumie no właśnie. Głupio to się odmienia wszystko. No i czujka z nami dalej nie poszła. Nie podoba mi się to, że jakby przyszło na tu spaść, to raczej daleko nie zajdziemy. To jest jedyna droga. Jakoś tutaj. Że też ona nie może się chwycić każdej wystającej krawędzi. A trzeba kombinować. O właśnie, weszliśmy tu ze złej strony. Okej, mamy tu jakieś podejście? Chociaż mamy, więc nic nie trzeba zmieniać. Jedziemy. Jedziemy. Teraz tak, czy mamy się martwić o nasze palce? Chyba niekoniecznie. Tak myślałem, że możemy skakać się, starać mocno na drugą stronę przelecieć, ale chyba powinno to być w miarę bezpiecznie. Z koła w koło. Patrzę, co tutaj jeszcze tam jest udostępniane. Ale jeżeli w tym miejscu mamy do czynienia z ogniem, to może się okazać. Czekaj, przeskocz ty. Wow, takie to efekty. Może się okazać, że stwór będzie to naprawdę groźny. Ognisty, ciernisty, siarczysty. Mów kiedy. Już? Chyba już. To tam muszę iść. Do trzewi tej wielkiej bestii. Nadal nie widzę tej bestii. Może to i lepiej dla nas. Dobra, coś tu czasem przelatuje, ale prędkość taka, że chyba prędzej by ręce urwało, jakby się tego chwycić. I bach. Tym bardziej, że tutaj nagroda na nas czeka. Bach i bach. Marszczyn. Czekaj. Gdzie my mamy iść? A jakieś stópki, coś? Czy to już wszystko? Znajdź rdzeń. Znajdziemy. Jak będzie podświetlony, to na pewno damy radę. Chętnie bym dołem pobiegał. Zobaczmy naszą mapę. A, już widzę. Czyli tak, kierunek dobry. Gdzieś tam. Ale chyba musimy to obejść nieco dookoła. Mam wrażenie, że jest... O, właśnie. Piękne przejście. Zbliżające nas do celu. O, no już wiadomo. Tam właśnie muszę iść. Chodzi, stąd powinniśmy też... A, przytrzymaj. Stąd powinniśmy też widzieć bestię, dlatego tak dziwnie się temu przyglądałem. No to wio. Ale nim pójdziemy dalej, spróbujmy to przeskanować. Co tam jest? Rdzeń kotła kłapak. Podatny na ogień. A, już rozumiem, forfiter. No to bach, idziemy. Odporny na mróz.
No to na niszczenie to nie ma co. A zobaczmy jeszcze w naszym bestiariuszu. Tak możemy sobie pozwolić chyba na takie szaleństwa. Kłapa, kłapa, forfeiter. Płomienie. Okej. Okay. Worek mrożący. No różne worki mogą być, to nie jest mrożące. Wszystko w pobliżu, powoduje wybuch, czyli tak, na pewno pod gardło worek i na górę kanister. Najlepiej z wykorzystaniem ognia, chociaż możemy też się postarać o szarpiące strzały. Dobra, nie wydaje się tak źle, jeżeli nie ma kumpli do zabawy, to powinniśmy dać radę. Jak ma kumpli, to też powinniśmy dać radę. No, trzeba nieraz zaufać intuicji. Zdominuj rdzeń. Zejdź na dół, zejdź na dół, jak zejdź na dół. My chcemy wejść tu do góry, ale to sobie za moment wejdziemy. To co? Zdrówko i rdzeń. Ładunek. Jakieś pomysły co do walki? Lina, pułapki, chyba tego typu rzeczy jak najbardziej wchodzą w grę. Zaraz zrobi się znacznie trudniej. Spokojnie. Póki... Aha. Czekaj. Moment. Co to tutaj się... Co to się stało? Nie rozumiem tej sytuacji. Przyszło tu trochę zwierza. Okej, jak zlikwidowaliśmy jego kumpla, myślę, że możemy spróbować zawalczyć z tym część w nieco inny sposób. Co prawda te liny się jakby średnio trzymały tego czegoś. Przeskanuj najpierw, koleżanko. Dobra, i mieliśmy ładować w ten zbiornik dolny, z tego co kojarzę, z ognia. I nie stać przy tym, jak to będzie wybuchało, tak? Coś takiego tam było. No i jak to gardziołko? Pali się, nie pali? Miało się polić. Nie uciekaj. Otóż to. Ostatni strzał. Mhm. Chyba jednak postrzelamy z czegoś mocniejszego w to gardło. Dawaj. Czemu nam to wygasło? O, właśnie. Oj, chyba jesteś za blisko, żeby ci to w ogóle rozwalić, więc poczekamy. Jeszcze raz spętamy go tutaj. W sumie on już jest jakoś tak to przyparty. To... Średnio to działa, przyzna się, że ta lina na tego stwora. Dobra, to nie jest chyba najlepsza broń. Bach. Nie. Będzie strzelał. Koniecznie trzeba mu te śnieżki zniszczyć. Dobra, trzyma. I teraz tak. O, puściło. Jak tu się dostać? O, o to chodzi. Jeszcze raz. No pięknie, tak. Ten wybuch był w planach. Coś go zmroziło. Teraz rdzenie. Nad głową. Okej, to jest tutaj. Jest rozwalone. Tak. Kruszy się jak lód. I wszystko. I wszystko. Ja wiemy, że nim pojedziemy do góry, to warto jednak to tu podnieść, co mamy. Fajny stwór. Fajny. Tu jeszcze coś było. Znaczy tam. Nie taki groźny, ale jak ma kumpli, to się robi takie zamieszanie, chaos, nic miłego. A chodzi o to, żeby właśnie jakoś to pokazać. No szkoda, że te czujki z nami nie przeszły. Już od nich się zaczęło trochę tu psuć nam. Okej. Najważniejsze, że mamy drogocenne przedmioty. Mamy sporo drutów, więc odrobimy sobie... O, bach. I mamy teraz masę spasów na naszą dalszą wyprawę. Na normalnym szlaku. Chyba są grzyby, to sobie je też od razu weźmiemy. Nie tak łatwo je znaleźć podczas naszej normalnej przygody. To i jedziemy stąd. Nie ma co. Już tak za dużo chyba przeciągnąłem tutaj. Będzie trzeba to jakoś pociąć, wyciąć co nudne, co nieciekawe. No ale, tu się na pewno widzimy. W końcu pozyskamy nową moc. Chyba. Działa? Wygląda, jakby działało. Tak jest. Mogę zdominować więcej maszyn. To co teraz nam tu wchodzi? Punkty doświadczenia, punkty umiejętności, okej, przyda nam się też do dalszej podróży. Ale przede wszystkim zastanawia, jakie to będą maszyny. Okej, czyli po kolei idziemy. Bysior, długonóg, obołaz, kłapak. Kołpak chyba. No i pięknie. Zbliża się dzień. Więc idealnie zajęliśmy się, tak mam nadzieję, że się zbliża, bo to jest standardowo burza jest z tego co widzę. Ale zrobiliśmy co mieliśmy. A tym samym dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Gra z wami, Korle, trzymajcie się, hej.